Cześć! Dzisiaj zrobię ciasto, które spodoba się miłośnikom sernika i miłośnikom jabłecznika, ponieważ będzie to serojabłecznik, a w dodatku bez pieczenia, więc można go przygotować nawet gdy nie macie piekarnika. Zapraszam do oglądania! Zaczynam od wyłożenia dna formy herbatnikami. W garnku umieszczam 100 g masła i cukier. Podgrzewam, aby się masło rozpuściło i połączyło z cukrem. Dwa budynie rozprowadzam w szklance mleka. Dokładnie mieszam. Następnie wyłączam ogień i dodaję twaróg. Mieszam, aż wszystko się połączy. Ponownie włączam kuchenkę. Gdy masa serowa jest gładziutka i widzimy, że się zagotowała, bo paruje, wlewamy rozmieszane w mleku budynie. I teraz gotujemy tak jak budyń, cały czas mieszając, aż zgęstnieje. Na początku jest dość długo rzadkie, ale potem gęstnieje. I należy intensywnie mieszać, aby rozprowadzić grudki i aby się nie przepaliło. Na masie muszą pojawiać się takie pęcherze powietrza. Zawsze lepiej dłużej gotować niż za krótko. Ok, moja masa gładziutka, gotowa. Od razu taką gorącą wylewam na herbatniki w formie. Także od razu układam kolejną warstwę herbatników. Odstawiamy ciasto, aby ostygło. Teraz czas na przygotowanie jabłek. Jabłka obieramy ze skórki i ścieramy na tarczę. Starte jabłka umieszczam w garnku. Dolewam 1/4 szklanki wody i gotuję, aż zmiękną. Najlepiej pod przykryciem. Co kilka chwil należy przemieszać, aby się nie przypaliły. Gdy jabłuszka mamy miękkie, wyłączamy ogień. Do takich gorących jabłek wsypuję 2 galaretki cytrynowe. Dość długo mieszam, aby galaretki się rozpuściły. Teraz odstawiam w chłodne miejsce. Mus musi całkowicie ostygnąć i zacząć tężeć. Gdy mus jest już taki gęstszy, wykładam go na herbatniki. Na musie układam 3, ostatnią warstwę herbatników. I pozostał do zrobienia już tylko lukier. Tutaj mam szklankę cukru pudru przesianego.
Dodaję łyżkę soku z cytryny. Łyżkę gorącej wody i sprawdzam konsystencję. No jest taki lukier dość gęsty, myślę za gęsty jeszcze, więc dodam jeszcze odrobinę wody. I ucieram. Lukier musi być taki gładziutki. Lukier rozprowadzam na herbatnikach. I jeszcze takie delikatne esy, floresy. Ok, ciasto jest gotowe. Wkładam do lodówki. Najlepiej, aby spędziło tam całą noc, ponieważ herbatniki muszą zmięknąć. Tak prezentuje się ciasto po pokrojeniu. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał i z niego skorzystacie. Ciasto jest naprawdę pyszne i łatwe. Zajrzyjcie na mój kanał, tam znajdziecie wiele innych przepisów. Pa!